Siemanderko, witam bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu i dzisiaj będzie vlog wyjazdowy. Ja się dopiero witam z wami z samochodu. Miałam w planie nagrać wam wszystko spokojnie, jak się pakuje, ale tak mi czas szybko zleciał, że się nie wyrobiłam i jak tutaj widać, nie jadę sama, tylko jadę z Baśkiem. Jadę na babski wyjazd do Cumbrii, gdzie to jest okolica Lake District i będziemy sobie fajnie spędzać czas w podach, w takich domkach, jacuzzi, można wziąć zwierzęta, także mam nadzieję, że Baziek mnie nie zawiedzie i się dobrze będzie zachowywać. Ja w ogóle miałam go nie brać, ale przez to, że to można brać zwierzęta, no i pytam się dziewczyn, czy go brać, no mówią, dobra, bierz, no to biorę. Także nawigacja pokazuje mi godzinę 36, więc nie jakoś bardzo daleko. No i zajadę i zobaczymy się już tam na miejscu i sobie, mam nadzieję, fajnie spędzę weekendzik. Jadę na jedną noc, jutro wracamy. No i tyle. Słuchajcie, dojechaliśmy. Baziek był bardzo grzeczny, teraz jak już mu powiedziałam, że dojechaliśmy, to już szaleje, ale baranki są i zobaczcie, jak pięknie zielono. Także ja jadę, już jestem na tej posiadłości w tym parku. No i zaraz zobaczymy, co tutaj będziemy robić. Hej, dzień dobry, witam was w kolejnym dniu. Wczoraj już nic nie nagrywałam, jak przyjechałam, bo przyjechałam troszeczkę późno, więc zanim się odpakowałam, rozłożyłam, Baziek zanim się też przyzwyczaił, to trochę minęło, potem z dziewczynami siedziałyśmy właśnie w jacuzzi do 11 i już po prostu nic tam nie nagrywałam. Ale dzisiaj jest dzień, piękny dzień, obudziłam się o 6 rano, naturalne światełko mnie obudziło, ale jeszcze sobie pospałyśmy tam chyba do 7. Baziek jest bardzo zadowolony, także zaraz wam zrobię tura, gdzie jestem, ale jest super, pokażę wam, jaki mamy widok, także mamy super widok. Jeszcze Kanisiu, tutaj mamy jacuzzi, te nasze ręczniczki się suszą i robiłyśmy sobie piknik. Tutaj jest jeden pod, bo są dwa pody, właśnie, elo! Mała rtęka number one, a tutaj jest nasz. Tak? Twoje podwórko to już jest? Już nikomu nie pozwalasz przechodzić. Coś takiego. Taki kosmiczny pod. A tutaj jest ogólnie taki karawan park, gdzie można mieć swój karawan. Zaraz wam później pokażę, jak pójdziemy na spacer, ale pokażę wam nasz. Chodź, misiu! Chodź! Są inne osoby z piskami. Tutaj jest taka ławeczka przed, gdzie pijemy sobie właśnie kawusie i pokażę wam room tour, house tour w sumie. Także tutaj jest jedno łóżko, które się składa na kanapę, ale to jest takie bunk bed, czyli piętrowe, więc tutaj dwie osoby mogą spać. Tutaj jest kuchnia, to jest w ogóle nowe, pachnie jeszcze nowością i drewnem. Także tutaj jest kuchnia, jest naprawdę wyposażona we wszystko, są sztućce, wszystko bardzo ładne, toster, czajnik, tylko ten czajnik jest taki gwiżdżący i nastawiłam w czaj wodę i siedziałam, jakby tak minęło, nie wiem, pół wody się wygotowało i tak piszczałam, mówię, co to za dźwięki, pomyślałam, boże, to jest czajnik, jestem przyzwyczajona do elektrycznego. A także tutaj czajniczek na gaz, jest super, Martynka się kąpie, także później wam pokażę łazienkę i tutaj jest taki storage na rzeczy. Także to jest moja kosmetyczka, pokażę wam, co ze sobą wzięłam, zrobimy sobie razem pielęgnację i makijaż. Tutaj są półeczki, tutaj jest nasz szwedzki stół z wczoraj wieczorem, także miałyśmy tu owoce, jakieś krakersy, humusy i tu jest taki double bed, druga część właśnie sypialniana, jest taka kabina, jest telewizorek, rolety, no jest naprawdę mega uroczo, jest ogrzewanko, także lodóweczka, tutaj proszę bardzo, zupki chińskie i browarek. Baziuś się tutaj odnalazł, powiedz, jak się odnalazłeś, fajnie, co? Ale taki był szalony, słuchajcie, wczoraj w ogóle nie chciał iść spać, tak nas pilnował, jak siedziałyśmy w tym jacuzzi, no nie chciał w ogóle iść spać, także leciał
No normalnie w ciągu dnia śpi, no ale wczoraj na siłę w ogóle nie chciał spać, ale jak już padł, jak weszliśmy do łóżeczka, to już padł całkowicie, tak? Tak, i cały czas jest śpiący, więc pewnie w aucie, jak dzisiaj będziemy wracać, to będzie śpiulkał. Ale jeszcze wam to pokażę. Na razie nie wchodzimy do jacuzzi, ale wczoraj sobie właśnie siedziałyśmy. Jest, zobaczcie, nagrzane i czeka. Bąbelki na nas czekają. Także wszystko tu jest. Tu jest Lake District, jest gdzie iść. Chyba też stąd jest 20 minut na jeziora, z tego co mi się zdaje. Ale jest fajnie. Naprawdę, żeby tak przyjść, wychillować, przyjechać z pieskiem. Czy tam na jakąś romantyczną randeczkę. Tak, Misiu? Na romantyczną randeczkę. Wiecie, mu się tu podoba, bo są tak inne pieski, różne zapachy. Hejka, kurczę, chciałam się pomalować, zrobić sobie pielęgnację na zewnątrz, ale nie wiem, czy wiatr mi na to pozwoli. Może troszkę sobie tu posiedzimy. O Boże, jak cudownie, słuchajcie. Naprawdę daleko nie trzeba wyjeżdżać, żeby sobie super odpocząć. Wow! Stoicie na jacuzzi. Ja wziąłam ze sobą kosmetyczkę z pielęgnacją. Tu jest wszystko, co jest mi potrzebne. Jeszcze osobno mam pędzelki. Wiecie co, najpierw przede wszystkim otworzę psu, bo on chyba chce wejść do środka. No, także jest super, słuchajcie, na łonie natury. Pokażę wam, co ze sobą zebrałam. Zapach Mayli Lab numer 12. Zabrałam ze sobą na wszelki wypadek suchy szampon, ale umyłam sobie włosy. Wzięłam po prostu moją podstawową pielęgnację. Także zacznę sobie od serum pod oczy. Mam tutaj od marki Basic Lab bardzo fajne serum pod oczy z peptydami. To jest liftingujące serum i właśnie je się nakłada pod krem. Ja popełniałam ten błąd na początku, że nakładałam to na krem. A przez to, że to ma lżejszą konsystencję od kremu, to właśnie jest to serum, to nakładamy to pod krem. I bardzo fajne jest to serum, szybko się wchłania. Nie waży się w ogóle makijaż, jest bardzo, no jest to bardzo leciutkie. Także to sobie nakładam. W ogóle bardzo mi się polepszyła cera. Nawet od zeszłego vloga, może pamiętacie, że właśnie tutaj miałam niespodziankę, został mi po niej ślad, ale ogólnie cera jest u mnie bardzo, zauważyłam poprawę, jest ujednolicona i chociaż wczoraj przez parę godzin siedziałam w jacuzzi i myślałam, że będę miała jakieś niespodzianki, bo ja tak mam często na wyjazdach, to no nie jest tak. Nic mnie dzisiaj nie zaskoczyło, więc się cieszę. I nałożę sobie filtr dzisiaj tylko i wyłącznie, to też jest Basic Lab. Bardzo fajne, ma tą pompkę, chyba to się nazywa pompka typu airless, gdzie wszystko wam się pięknie do końca zużywa, więc nie musicie wyciskać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na wietrze używać kremu, ale to jest SPF 50 i ma bardzo szerokie spektrum ochrony, bo to jest PA++++. Bardzo dobre i ja sobie po prostu dzisiaj nałożę tylko i wyłącznie ten filtr, nie potrzebuję jakiegoś mocnego nawilżenia. Im mniej używam, tym lepiej dla mojej cery, także na dzień. Czasem używam sobie kremu też, ale no w tym momencie moja skóra właśnie nie potrzebuje jakiegoś dodatkowego, mocnego nawilżenia, tylko bardziej właśnie na wieczór ta moja pielęgnacja jest, wiecie, bogatsza. I też ten krem z filtrem jest fajny na dzień, dlatego że można nałożyć sobie makijaż. Nic się z tym makijażem nie dzieje. Nie bieli, naprawdę super się używa. I mam też jeszcze bardzo fajny krem, ale dzisiaj go nie nakładam. To jest ta seria również z ceramidami i są dwie wersje. Jedna jest lekka konsystencja i druga wersja to jest bogata konsystencja i to jest nowość. I ja mam tą właśnie lekką konsystencję i mam wrażenie, że właśnie ta seria też uspokoiła moją skórę. Co ciekawe, i tutaj są prebiotyki i pantenol, więc podejrzewam, że właśnie te prebiotyki i pantenol sprawiły to, że ta moja skóra jest właśnie taka wyrównana i wygląda lepiej. Oprócz prebiotyków i pantenolu są tutaj również ceramidy. I bardzo się cieszę, że dostałam te kosmetyki, dlatego że ja wcześniej nigdy ceramidów nie używałam.
nie miałam z nimi, no nie używałam ich po prostu. Także widzę, że pozytywny wpływ na moją cerę. Zobaczcie, jak ładnie wygląda, jest taka promienna. No bardzo ładnie wygląda. O nie. Dobra, słuchajcie. Halny. Mam zniżkę dla Was na Basic Lab. Jeżeli już znacie te kosmetyki, na pewno wiele Was je zna, bo mi je często polecałyście. Jest zniżka na hasło Cocktail20. Zniżka się pojawi tutaj na ekranie. Zniżka obejmuje wszystkie produkty Basic Lab, które nie są objęte jakąś promocją, także jeżeli macie jakichś swoich ulubieńców, to warto sobie zrobić zapas, albo jeżeli chcielibyście sobie coś przetestować, to też warto sobie skorzystać. Ja Wam na dzień dzisiejszy mogę właśnie polecić ten krem, serum pod oczy, przepraszam, emulsję ochronną i ten krem z ceramidami i z prebiotykami. I z probiotykiem i pantenolem. Siemanderko, ja już się ogarnęłam, ogarnęłyśmy się. I w ogóle najpierw się przywitam z gościem Namba Tu. Witamy bardzo serdecznie. Hej. A nie wiem, gdzie patrzeć. Tu, okej. Okay. Tu jest pojęcie. Jestem z Martynką, tu jest nasz, pokazywałam Wam nasz podzik. Jeszcze Wam pokażę łazienkę, jak Martynka się kąpała, ale może już kojarzycie tę twarz, bo Pani już lata. Kiedy nagrywałaś na YouTubie? Z 10 lat temu? Dawno, no, na pewno z 10 lat minęło. Ja pamiętam, była Martyna stres. UK. Płaczesz. No, skoczyłam się. Nie, wiatr jest. Ale tak, także jak są tu osoby, które może kojarzą i oglądały Martynę. Do starych dobrych lat. Do starych dobrych lat, to piszcie komentarze, jak kojarzycie. I co? Ja Wam pokażę łazienkę i w ogóle nie wiem, jak to powiedzieć, bo ten wyjazd jest taki dziwny i zaskakujący, bo my tu przyjechałyśmy nagrywać jakąś reklamę tego obiektu. Parku, tak, no. W sensie my nie, ale my zostałyśmy zaproszone jako osoby w tle. Tak? Tak, przez koleżankę, tak? Tak. Bo Martynka. Druga Martynka. Druga Martynka bloguje, jest blogerką. No i dostała zaproszenie, no i zaprosiła nas tutaj ze sobą. Także może coś zrobisz jakieś ujęcie zza kulis, co? Tak, zrobimy behind the scenes. No tak, behind the scenes. Tak, tak, jak się kameruje reklamę. Tak, Martyna mówiła, dziewczyny, chodźcie, jedziemy na wyjazd. Ja mówię, dobra, jedziemy. Czemu mniejszy, miał być dwie inne dziewczyny, trzy, no ale życie. Przypisało inny scenariusz, jesteśmy w trójkę i wzięłam Bazela, więc jest super. No i w ogóle jestem mega ciekawa, jak ta reklama, ten spot, w sensie reklama, taki wiecie, spot promujący to miejsce. Tak. Jestem ciekawa, jak to w ogóle wyjdzie, ale ja tu też nagrywam behind the scenes, właśnie nagrywam taki dzień z nami dzisiaj, także no mówię jak jest, bo może być dziwnie, bo wiecie, mogą być kamery. A myśmy też myślały, że to będą jakieś tylko zdjęcia, tu się okazuje, że jakaś ekipa przyjeżdża, no ale zobaczymy, na razie szykują nam krasonty i tak, będziemy nagrywać teraz scenę śniadania. Kuchni, jak to będzie wyglądało, później wyjdziemy na spacerek, tak. A później w jacuzzi. Uważam, że to jest super miejsce, żeby przyjechać. No, także z mojej strony to nie jest reklama, ja nie zostałam zaproszona, jestem gościem, ale chętnie możemy polecić, nie? Tak. Bardzo wygodnie, tutaj są jakieś, tak. Teraz będę reklamować, łóżka piętrowe, podwójne, tam. Tak, sobie widzieliście. Widzieliście, wcześniej. Tak, tylko jeszcze mała łazienka, pokażę, tylko strasznie mała łazienka. Mała. No ale no, ciasna, ale własna. No, ale jest. Się wytrzyma, nie? Tak, tak, dokładnie. No, także Baziek też już jest niestety bardzo zmęczony, bo całą swoją energię wczoraj wykorzystał. Tak. Ale jest spoko, daje radę i jeszcze też spać nie chce. Jest podekscytowany, bo ekipa przyjechała, croissanty, soczek, jedzonko. Pokażę Wam łazienkę, o. Jest tutaj toaleta, jest tutaj... O matko, mój mózg się wyłączył. Kaloryfer. Mała umywaleczka. No i oczywiście prysznic. Także spoko. I tu są jeszcze jakieś nasze kosmetyki. Pasta do zębów. No i tyle tak naprawdę. Więc na weekendik. Fajnie, trzy osoby się zmieszczą. Teoretycznie cztery osoby się zmieszczą, bo dwie osoby się zmieszczą tutaj na tym podwójnym dublu, no i dwie osoby się zmieszczą na tym bunk bedzie. No i piesek też się zmieści wszędzie, bo jest malutki. Ej, właśnie, tutaj jest, właśnie to jest fajne też dla piesków, zobacz, co oni tutaj mają. O, aha, nawet kocyczek. Ale słodki. Co nie? Także jest pomyśleli o wszystkim. Tak, no i w ogóle jest full wypas, bo to jest ogólnie nowe, się okazuje. I wszystko jest nowe. W ogóle myśmy się cieszyły, że są super sztućce. Takie wiecie, porządne. Talerze, wszystko jest, toster. Wszystko jest. Te deseczki do jajek też są cute. Tak.
Tutaj może sobie jajeczka wsadzić i jest super. No także jaramy się, co? I tu jest tak trochę skandy, bo jest taka ala sauna, vibe takiej sauny przez to drewno tutaj. Ale z drugiej strony te okrągłe, okrągłe okna. Jesteście blisko natury, no fajnie. I tam jest właśnie pole. I nie wiem, ile jest stąd nad jezioro. Z 20 minut, nie do Windermere. A, tam, do Windermere. Niedaleko. No niedaleko, to znaki są na to. No, są. Bo to już jest ten Lake District, no jak sama nazwa wskazuje, lake, jeziora są tu niedaleko. A nie wiem, czy będziemy tam jechać. Ja na pewno się wybiorę z rodzicami, jak przyjadą w czerwcu. Tam już panowie przygotowują sprzęcik i jakieś śniadanko. Będziemy jeść. Wychodzi nam słoneczko, także super, ale kurczę, no wieje cały czas. Mam nadzieję, że zaraz przestanie. Słuchajcie, jest godzina 10:30, jestem z Martynką numer 2. Także zostawię wam w opisie do dziewczyny odnośnik, jeżeli będą oczywiście chciały. A my idziemy teraz na śniadanko. No i właśnie to jest cała sprawczyni tego naszego wyjazdu. Tak się to powyda... Ojej, dobra, Feder, ja już się stresuję. Stresujesz się tą kamerą? Nie. Nie? Ty się bardziej moją stresujesz. Aha, a ja się tamtą stresuję. Dobra, to idziemy. Którędy tam idziemy? Ale pogoda super, tylko wieje. Śniadanko. Dobra, my już nagrałyśmy śniadanko i teraz idziemy na spacerek. I tutaj nas też pan nagrywek, idziemy na spacerku. Jeszcze drugi pan tam jest gdzieś z tyłu. Ale idziemy teraz, szukamy fontanny, bo ogólnie ten park... Basiu, Baziutku. Baziek jest w ogóle w niebo wzięty. O, idzie jest koło cioci. Ale co chciałam powiedzieć, że tutaj wczoraj przyszłam się z Baśkiem po całym tym parku i zgubiliśmy się gdzieś. I się okazało, że to jest bardzo duże. I nie wzięłam wtedy aparatu i znalazłam właśnie kaczki, bardzo dużo zajączków. Naprawdę jest tu super. Także warto przyjechać, pokażę wam. To jest tak jakby wioska karawanów? Jakby to tak nazwać? No wszędzie są te... Właśnie domki i jakoś, nie wiem, mam na cel, żeby znaleźć tą fontannę. Na pewno znajdziemy. Też jest jakiś plac. Jest i pieniuś na spacerku. Też jak będą te kaczki, które wczoraj spotkałam, to wam pokażemy. No, na bank. Mam nadzieję. I don't remember. O, doszłyśmy. Oho, Baziek już poluje na kaczki. O, jakie piękne. Zobaczcie. On zwierzę wskoczył kiedyś do rzeki. Mati musiał za nim wskoczyć, bo się zaczął topić. No, bo zobaczył kaczkę. Kaczka otwórnęła, a on za nią skoczył. Gdzie ty tam poleciałeś? Tam są kaczuszki. No mówię wam, tam jacuzzi mają. Kacze jacuzzi. A to, ale jakie śliczne. Baziek. Idzie do kamery. Yay! Go again, go again, go get it. Yay! Good boy! He probably likes it up here, doesn't he? Yeah. Yeah! Wow! No, wiedziałam, że jest fontanna. Nice. Chyba sam był. Ale wiesz, miał płynąć, żeby uratować tą kaczkę. Słuchajcie, strasznie się rozwiało, ale jesteśmy teraz na takim placu zabaw. Także to jest naprawdę... To jest super miejsce, żeby zobaczyć, z dziećmi przyjechać. Tu jest jakiś plac zabaw. Niestety kończy mi się bateria, więc będę musiała zaraz kończyć. I baterię zostawiłam w domku. Ale myślę, że jeszcze wam coś pokażemy. Jesteśmy teraz w pubie. Takim lokalnym, bardzo, bardzo fajny. Tutaj, żeby nie nagrywać ludzi, bo siedzą z boku. Ale zobaczcie, bardzo przyjemnie. Siedzimy sobie na zewnątrz, tutaj pieniuś. Zobacz, jakiego konika poznałam. O, jaki śmieszny. To teraz tutaj? Tak. Jak zaparkowałaś? Jest piwereczko oczywiście, ale fajna mata, patrz, z dwóch pikówek. Zamówiliśmy sobie Sunday Roast, bo jest niedzielka. Oczywiście cała selekcja jeanów. I pokażę wam, co zamówiliśmy. No i już przyjdzie. Zobaczcie, jaka piękna angielska wieś. Krowy, konie, piękne domki.
I tu jest właśnie tył tego pubu, więc sobie tam siedzimy, więc mamy fajny widoczek. W środku też są ludzie, ale jednak na zewnątrz korzystamy z pogody. Jest naprawdę cudnie. Taki fajny wypad, taki fajny relaksik. Wygrzaliśmy się, wychodziliśmy się i w ogóle to ten wyjazd, ja chętnie powtórzę z Matim. Jednak dostaniemy na dłużej, myślę, także na dwie noce, nie na jedną noc, bo to jest naprawdę dużo miejsc, gdzie można chodzić. A może nie po górach, ale są jakieś lasy i właśnie te jeziora, więc na pewno warto zwiedzić Cumbrię i właśnie Lake District. Ja wam zostawię po prostu linka do tego parku, w którym my zostaliśmy. No cudownie, cudownie. Przyszły nasze rościki. Martynka ma jam, bifa. Jam. A ja mam porka. A ja nie mam marchewek. Mogę ci dać, możemy się wymienić. Masz na pewno. Ja też mam brokułkę. Wszystko mamy. A tutaj Yorkshire pudding. Wszystko homemade chyba. Także smacznego. Ja już wracam i jadę sobie do Starbunia po kaweczkę jakąś mrożoną. Kto się tak cieszy? Jak już usłyszał cappuccino, on wie, co to znaczy, pamięta. Pianiuś dostanie swoją cappuccinkę? Dostaniesz, misiu. Taki byłeś grzeczny, że w nagrodę dostaniesz cappuccino. Ale pancia cię rozpieszcza, co? Mhm. Hi. Yes? Yes, that's correct? Yes, how exciting! Ej, tu ci leci, misiu. Pipi, tu. Oh no, no, wszystko na aucie. Dobra, Baziek. Tak, dobrze, że mam mu chusteczki. Ale rozpierdziła. Tu masz, popatrz, cały kubeczek. Thank you so much. Thanks. Bye. Siemanderko, jest już godzina 20:38, już prawie 9. Wróciliśmy do domu. Jestem padnięta, ale super było spędzić czas. I właśnie zrzuciłam sobie pliki i montuję tego vloga. No i niestety ten vlog jest dość krótki. Miał być dłuższy. Po pierwsze primo, no w ten pierwszy dzień nie nagrywałam, tylko spędzałyśmy z dziewczynami czas, ale jak nagrywałam, bo nagrywałam wam dzisiaj przybitki, żeby wam pokazać, jak ten park wygląda w ogóle, to nie włączyłam sobie stabilizacji. To znaczy, że cały footage, wszystko co nagrałam się bardzo trzęsie, a jak nakładam stabilizację w programie, to wszystko pływa i no, kręci się w głowie. Także niestety jakieś 10 minut mi odpadło, ale mam nadzieję, że też jak obserwujecie mnie na Instagramie, mieliście okazję zobaczyć, jak to na Instagramie też wyglądało. Więc no, troszeczkę krótki vlog, ale mam nadzieję, że miło wam się oglądało. W ogóle bardzo fajnie było z dziewczynami spędzić czas. Szkoda, że właśnie dziewczyny, które miały do nas dołączyć, nie udało im się dołączyć, także oglądają, to pozdrawiamy serdecznie kochane moje dziewuszki. Następnym razem mam nadzieję, że już całą paczkę pojedziemy gdzieś. No i było naprawdę cudownie. Słuchajcie, świetnie, ja wam bardzo polecam. Nie wiem, gdzie mieszkacie, ale warto się wybrać, w sensie nie wiem, gdzie mieszkacie w Anglii. Ale warto się wybrać, zobaczcie sobie. Bardzo prosta droga, bo z reguły jak ja gdzieś jadę, na przykład na takie domki, bo my jeździmy też z Matim, to często jest tak, że nawigacja się gubi i ciężko jest złapać i jest stres. Natomiast tutaj było naprawdę wszystko bardzo proste. Nawigacja po prostu do celu. I na Instagramie bardzo dużo z was pytało właśnie o te domki. Więc już wam mówię, jak to wygląda. To jest taki caravan park, gdzie możecie sobie wynająć same karawan, możecie sobie kupić karawan i on tam wam będzie stał, albo właśnie możecie sobie wykupić noc w takim karawanie, w takim podzie, jak myśmy miały. I są dwa pody, te nowoczesne, to są właśnie takie pięciogwiazdkowe, pod glamping właśnie, fajnie na wypad z partnerem albo z koleżankami. I są tylko dwa te pody, takie, w których my mieszkałyśmy. I ja teraz patrzyłam, właśnie z ciekawości chciałam sprawdzić, to patrzyłam, to na maj coś było, więc musicie szukać, ale na pewno warto przyjechać. Ten nasz pod był moim zdaniem najfajniejszy, bo był najnowocześniejszy, miał jacuzzi i to był taki pod, który wiecie, można sobie na parę dni wynająć. Nie można go kupić, ale jak macie ochotę, możecie kupić jakieś inne karawany. Także ja na pewno tam wrócę. Nie wiem, czy w tym roku, czy w przyszłym roku, bo mamy też plany.
na to lato, o których się pewnie niedługo dowiecie. Ale tak, ja wam bardzo serdecznie polecam. Ja bardzo dziękuję w ogóle Martynce. W ogóle były dwie Martynki i jedna Ewuncia, ja. Także dziękuję Martynce za to, że mnie zaprosiła i mogłam z nimi spędzić ten czas. No i nagrywałyśmy do reklamę, no ten spot. Także jestem strasznie ciekawa, jak to w ogóle wyjdzie. Mam wrażenie, że w każdym kadrze będzie Baziek, bo Baziek po prostu lgnął do kamery, ale wszyscy go pokochali. On sobie w ogóle w szczególności pana kamerzystę przypodobał, także cały czas do niego skakał, cały czas się chciał z nim przytulać, więc wpadł mu w oko. Ale bardzo, bardzo miło spędziłyśmy właśnie czas, więc jak szukacie jakiejś takiej miejscówki, to ja wam bardzo serdecznie polecam. I jak patrzyłam, też nie wiem, jakie są, czy cena jest zależna od daty, ale jak ja patrzyłam na konkretnie ten pod, w którym myśmy byli, to za 3 noce cena była 400 funtów, więc myślę, że to jest dobra bardzo cena, dlatego, że ceny są teraz szalone i my jedziemy z rodzicami do Walii na jedną noc i płacimy 150 funtów za tylko jedną noc. W nie takim ładnym domku, także myślę, że cena jest spoko. Zostawię wam w opisie informację, gdzie to dokładnie jest, jaki jest postcode i stronę tego karawanu i stronę tego parku, tylko tam ta strona jest taka dziwna, tam trzeba po prostu sobie wybrać daty, no i tego domku trzeba szukać, bo tam mają różne opcje właśnie, no ale jak ktoś będzie chciał, to ogarnie. No, także to by było tyle. Bardzo, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że tylko więcej takich wyjazdowych vlogów, więcej spotkań z dziewczynami. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, uderzenia w dzwon i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa, pa!